A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 5 i 6 werset. Czego jako chrześcijanin mogę się nauczyć z zacytowanego słowa Pana Jezusa? Po pierwsze, moja modlitwa kieruje się do Boga, czyli mojego Ojca, lub do Pana Jezusa. Wyrażam wtedy moje prośby i dziękczynienia. Modlę się nie na pokaz dla innych, jak czynili to faryzeusze, którzy w ten sposób chcieli robić wrażenie na ludziach. Powinienem mieć zarezerwowany czas na modlitwę w odosobnionym miejscu, czyli bez wpływów zewnętrznych, które jedynie mogą przeszkadzać. Każdy z nas musi mieć taką przysłowiową swoją komórkę, którą może szczelnie zamknąć od wewnątrz, by móc się w spokoju modlić. Moją modlitwę mogę przyrównać do poufnej rozmowy pomiędzy mną a Bogiem. Wtedy mogę powiedzieć Bogu dosłownie o wszystkim, przedłożyć Jemu każdą sprawę, potrzebę lub jakiś problem. Dzielę również z Nim moje radości i dziękuję za wszelkie przejawy Jego dobroci, które w ogóle zauważyłem. Ten czas prowadzi do mojego uniżenia przed Bogiem i zależności od Niego. Pan Jezus nie poucza nas jedynie o modlitwie w odosobnieniu, lecz także podczas innych okoliczności życia, na przykład w czasie podróży, w miejscu pracy, szkole, szpitalu, czyli wszędzie i o każdej porze. On nigdy nie jest tak zajęty, by nie mieć dla nas czasu. To jest zdumiewające, ale Bóg wynagradza nas za naszą modlitwę. Potrzebujemy Boga na każdym kroku naszego życia. Dla naszego Ojca w niebie jest to cenne, że chcemy być od Niego zależni i we właściwym czasie, w swej suwerenności, może nas wynagrodzić w postaci odpowiedzi na nasze modlitwy. Jakimż ogromnym przywilejem jest modlitwa? Czy chętnie z niego korzystamy?